Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jak przypuszczalnie wiecie, w Ameryce jest fala, no, można powiedzieć, szabru, napadu na sklepy, na bogate sklepy. Jak to wygląda? Przyjeżdża grupa pięcioma, dziesięcioma samochodami. Z pięciu, dziesięciu samochodów wyskakuje 20-30 złodziejaszków z łomami, z kilofami. Wbiegają pod bogaty sklep Louis Vuitton czy jakiś inny, rozwalają drzwi, rozwalają szyby, wpadają do środka, no i kradną. I kradną na 100, 200, 300, 500 tysięcy dolarów i nie ma ich w 30 sekund. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, z lewakami jest to, że są nienormalni. No i właśnie teraz lewacy, cała administracja Bidena wysłała swoich ekspertów, swoich fachowców, swoich gliniarzy, swoich policjantów, wszystkich tych, którzy mogą się zorientować, kto robi te szabre, kto ustawia te szabry, no chyba tak. No w każdym razie okazało się, że ten szaber to jest, no wiedzą, administracja Bidena wie, kto to robi. No w zasadzie ten bandyta to jest dwuletni, podróżuje w poprzek Ameryki, no dosyć szybko, ma bardzo takie ostre kolce proteinowe, no i powoduje to, że pojawia się ból, no i w zasadzie no, choroba wśród milionów ludzi. No tak, jeżeli się jeszcze nie zorientowaliście, co to jest, albo co to jest koronawirus, tak. To jest wirus korona, który powoduje, że ludzie przybiegają i rozwalają łomami wystawy Louis Vuitton i kradną na 300-500 tysięcy. No ciekawe jest to, że ci bandyci, no to są mądre złodziejaszki. Oni zaczęli od sklepów takich gospodarstwa domowego i budownictwa mieszkaniowego. Są sklepy takie Home Depot i Lowe's, czyli pierwsze, co oni zrobili, no to nie poszli do sklepu i nie kupili łomów po 10, 20, 50 dolarów, tylko pobiegli, najpierw ukradli wszystkie łomy i wszystkie kilofy w sklepie budowlanym. No a dopiero później z tymi łomami potężnymi, ciężkimi młotkami pojechali do Śródmieścia. No ale lewacy, jak to lewacy. W zeszłym tygodniu, kiedy pandemia. Kiedy prezydent Biden został zapytany, dlaczego jest ta fala, dlaczego jest ten wzrost, dlaczego to się dzieje, no to sekretarka prasowa Jen Psaki zadeklarowała, że podstawowymi korzeniami tej sytuacji, no to jest właśnie wirus, że wirus, no to jest korzenie tego problemu w wielu naszych amerykańskich społeczeństwach. No człowiek się drapie po głowie i mówi, czy ona jest aż ta kretynka. No jeszcze bardziej. Te Psaki, Biden, jego administracja, ogólnie rzecz biorąc, nic nie zaskoczy już, tak? Już nic normalnego, już nic nie zaskoczy. Nienormalnie, nie wiem, czy oni klaszczą, czy oni się uśmiechają, czy się zgadzają. No mam nadzieję, że się nie zgadzają z tym. W każdym bądź razie, no wszystkie te stare lewackie pieprzenie o korzeniach problemu. Także można wyrzucić do śmieci odpowiedzialność osobistą, można skarżyć instytucje państwowe.
wszyscy ci demokratyczni lewacy politycy, no to w zasadzie ich odpowiedzialność i konsekwencje za to, co oni mówią i robią i jaką ustawiają politykę, po prostu oni umywają ręce. No to jest nieprawdopodobne. No, naważyli tego piwa, a teraz jeszcze mówią, że będą reperowali. Tak, także jak przyjdzie taki bandzior do sądu, no to mówi, o przepraszam, najwyższy sąd, to jestem uczciwym obywatelem, jestem obywatelem, który spełnia wszelkie wymagania prawa, nic nie nadużywam, walczę z systematycznym rasizmem, walczę z niesprawiedliwością środowiskową, no i znienacka dostałem jakieś gorączki, znienacka straciłem poczucie smaku, no i znienacka okazuje się, że jestem złomem w sklepie, wale w wystawę, zabieram dwie torby po 25 tysięcy Louis Vuittona, no i wyskakuję przez okno, no i osobiście no to nie mam pieniędzy na kaucję, no ale zdecydowanie kiedy zostanę wypuszczony bez kaucji na wolność, no to zdecydowanie będę ścigał tego koronawirusa, który doprowadził do tego bandytyzmu. No i lewacki sędzia mówi, no tak, masz rację, to jest powód, wszystko jest wybaczone. No. Debile w San Francisco, burmistrzyni San Francisco, no ma żonę, no burmistrzyni ma żonę, no jak zwykle, bo ostatnio w Ameryce właśnie bardzo dużo wybierają mężczyzn, którzy mają mężów i kobiety, które mają żonę. Nie wiem, jak to długo potrwa, nie wiem, kto ich wybiera. No w każdym bądź razie ona powiedziała, że zrobi to tak, że zlikwiduje miejsca parkingowe w środku w San Francisco, tam w centrum, tam gdzie są te napady. No tak jakby ci bandyci się przejmowali. Oni po prostu staną na drugiego, na trzeciego, nie będą czekali na parkingu. No i to tyle, no ale taka krytynka. No łatwo jest się śmiać, tak? No łatwo robić taką komedię, ale to aż trzeba płakać chyba, żeby było tyle debili, którzy nie są w stanie rozróżnić tej patologii społecznej, która teraz narasta, tego szaleństwa prawnego, tego, żeby prokuratorzy nie ścigali, a sędziowie mówili, że politycy mówili, że wszystko ukradzione poniżej $1000, no to jest przekroczenie, a nie przestępstwo, no bo to tak zrobili w Kalifornii. To $1000 jest przekroczenie, tak jak przejście powiedzmy na czerwonym świetle, a powyżej $1000, no to jest przestępstwo. No właśnie ci debile, ci liberałowie z miękkim sercem takie prawa poustanawiali. To znaczy, no były tam najróżniejsze propozycje, tam były plebiscyty, tam było wystarczająco dużo debili w Kalifornii, w samej Kalifornii, którzy tam dziesiątki milionów ludzi głosowali za to. To nie jest to, że to tak się nastąpiło. Pewne grupy walczyły z normalnością i spowodowali to, że kradzież do $1000 to jest przekroczenie, a nie przestępstwo. Tak, także to, co się ostatnio tak pojawia, to, co się tak manifestuje, cały ten, z całą tą klasą rządzącą, to jest to, że całe to lewactwo po prostu osiągnęło jakiś, ta ideologia osiągnęła jakiś no, poziomy absurdu. Nie tylko, że poziomy absurdu, ale też się wepchała cały kraj w jakiś społeczny rozpad. Społeczeństwo po prostu się rozpada. Rozpada się na naszych oczach. No i normalni no, pójdą głosować. W kongres 2022 w listopadzie będzie nieprawdopodobny. No, ale to nie jest to tylko demokraci. Demokraci rządzą wszystkimi tymi demokratycznymi, bandyckimi miastami. W Chicago 1000 morderstw było. 1000 morderstw. Parę dni temu było 1000 morderstw. Najwięcej od 90 chyba drugiego roku. A jeszcze jest pół grudnia, tak? Także demokraci są w Detroit, demokraci są w San Francisco, są w Los Angeles, w Filadelfii.
też bandytyzm, Portland, Oregon, też bandytyzm. Wszędzie są demokraci, którzy to wprowadzają. No i najgorsze jest to, że demokraci też opanowali wszystkie urzędy państwowe. Wszystkie urzędy państwowe, łącznie z Federalnym Biurem Śledczym, nie ma, republikanie, konserwatyści pracują, płacą podatki, a wszyscy socjaliści poszli do budżetówki. No i od środka marsz przez instytucje, 95% profesorów na uniwersytetach, koledżach, no to jest komunistyczna. Cała budżetówka praktycznie jest socjalistyczna. 200 kilometrów wokół Waszyngtonu to jest wszyscy są lewacy komuniści. No i starają się w ogóle unikać. Odbijają tą swoją odpowiedzialność za to, co się dzieje w sprawach kryminalnych. No cała ta fala kryminalna, oni po prostu stworzyli to wszystko. Stworzyli, a najgorsze jest to, że przez ostatnie półtora roku zaprzeczali. Oni wszyscy zaprzeczali. To no, chętni są, żeby znaleźć kogoś do oskarżenia, jak zwykle Jasia do bicia starają się znaleźć, no ale to jest to, że ta nicość, ta polityka nicości, ten nihilizm taki amerykański, że wszystko jest nic nie warte, ta identyczność amerykańska zabijana, te wszystkie posągi, historia i tak dalej, no to doprowadziła do tego, że dużo ludzi zaczęło wierzyć w to, że naród, że kraj jest tak nikczemny i tak nic nie warty, że teraz można kraść i rabować, dlatego że to jakoś się tam wyrówna, no i że oni walczą przeciwko systemowi opresji, tak? Że to jest, walczą przeciwko systemowi ucisku i opresji. Jeżeli Biały Dom nazywa że koronawirus jest źródłem tego wszystkiego, że jest korzeniami tego wszystkiego, no to już jest naprawdę idiotyzm. Takie konkretna, specyficzna polityka demokratów, no to właśnie doprowadziła do tego wszystkiego. To jest przez ostatnie 50 lat, no to widać, że oni nic nie rozumieją, że oni nic nie zrozumieli. Zabieranie pieniędzy policji, tak? Wszyscy ci lewacy zaczęli krzyczeć, że to policja jest winna tym wszystkim bandytyzmom. No i zabieranie pieniędzy albo straszenie zabieraniem pieniędzy, no to we wszystkich tych miastach po prostu policjantów jest mniej, policjanci się zwalniali, policjanci przechodzili na emeryturę, no bo oni mają w nosie, oni się przeprowadzają do normalnych stanów jak Floryda, czy Teksas, czy jakichkolwiek republikańskich stanów, no i zostawiają za sobą tych biednych, te biedne dzielnice czarne, bo tam jest najgorzej, tak, tam jest najgorzej, tam te wszystkie bandytyzmy, no to są w tych dzielnicach, gdzie oni sami też spalają sklepy, no później idą do tych bogaczych, tak jak w San Francisco. Cała ta reforma kaucji, to jest też idiotyzm, no bo w zasadzie te kaucje, no to mógłby być jakiś system taki prawny, że ktoś jakiś tam, no w Ameryce za bardzo nie ma paragrafów, no ale zakładając powiedzmy, że jest jakiś tam sytuacja i paragraf przewiduje tam pół roku czy parę miesięcy, no i kaucja powiedzmy może być tam 1000 czy coś, no to faktycznie ktoś, kto może mieć szansę, no to powinien dostawać szansę, ale nie, te kaucje, no to były wydawane w Nowym Jorku, to było tak, że faceta aresztowali 3 razy jednego dnia za bandyckie jakieś wybryki i w ciągu jednego dnia był 3 razy wypuszczany, tak, że jeżeli to nie jest paranoja, no to już trudno powiedzieć, co jest. Tego w Waukesha, ten czarny, co przyjechał tam 8 białych ludzi i ich zabił, łącznie z 8-letnim, no to on był wypuszczony bez kaucji, a on coś tam postrzelił kogoś, czy na jakieś makabryczne przestępstwa był, no i wypuścili go, no i on do tego doprowadził. I to jest to, co lewacy robią.
Tak się człowiek zastanowi, czyli to tylko idiota, tylko kretyn idiota albo jakiś zawzięty lewak, postępowy lewak komunista. Może wierzyć, że te wypuszczanie, że to jest dobra idea, żeby wszystkich ludzi oskarżonych za te przestępstwa wypuszczać na ulicę. Raz za razem. No i co ci kretyni myślą? Czy oni myślą, że po prostu ten recydywista to w jakimś momencie się opanuje? Jest tyle ofiar na około takiego bandyty, a oni ciągle wierzą, że powinni być wypuszczani. To jest kretyńskie myślenie. To kretyńskie myślenie, że koronawirus to wszystko spowodował. Kretyni zamknęli całą Amerykę. Kretyni lewacy doprowadzili do tego, że dzieje się to, co się dzieje. Że w większości tych miast jest jakiś taki klimat bezprawia. Ci wszyscy bandyci są przekonani, że są ofiarami. Ci wszyscy, którzy szabrują, kradną, napadają, to oni uważają, że są ofiarami, że cała sytuacja w ich życiu, że tak jak zostali wychowani, że te okrutne społeczeństwo, jak ich traktowało. Także to wszystko jest stare. Tak? To stare kotlety odgrzewane, komuniści ciągle to samo powtarzają. No i za każdym razem społeczeństwa, kraje, narody uczą się, że doprowadzenie do takiego kretyńskiego myślenia, no to jest najszybsza metoda do rozwalenia całe społeczeństwo. Teraz dla odmiany, co to się stało, no to przewodnikiem do tego, no to jest tak zwany rasowy rachunek, czyli rozrachunek ze społeczeństwem. No i dużo kretynów białych, profesorków, wszystkich, którzy żyją w domach za wysokimi płotami, oni przekonali czarnych, że to są reparacje. To są reparacje. Że czarne życie znaczy, ma prawo do protestów i do szabrowania. Dużo w tych fachowców, kretynów, ekspertów, liberałów, no to przekonywali, że te ataki, no to mają swoje wytłumaczenie, że one są prawidłowe, że kradzież biznesów i szabrowanie biznesów, no to jest taka nowoczesna metoda reparacji. Reparacji przez setki lat opresji. No, trzeba być kretynem, tak? Kretyni w New York Times mieli takie tytuły w gazecie, że co to za społeczeństwo uważa, że jest większa wartość spalonego budynku niż czarne życie znaczy. No, jeżeli w ten sposób część ludzi pisze, czy się pyta, no to widać to. Wszystkie te luksusowe myślenia, wszystkie te truskawki i szampany pite i czytane o uciskanych ludziach, wszyscy ci rozrywkowcy, aktorzy, demokraci, politycy, no ich to nie dotyczy i ta ironia losu to jest to, że właśnie ci najbiedniejsi najbardziej dostają w tyłek przez te nowoczesne, lewackie, białe, komunistyczne pomysły. Także Biden oczywiście zapewnia normalnego, każdego obywatela, że jednak ściganie tej korony to jest najważniejsze. No ale co robi Ministerstwo Sprawiedliwości? Oni ścigają rodziców, którzy robią jakieś demonstracje w szkołach, bo mówią, że szkoła komunistycznie indoktrynuje ich dzieci. No to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratorzy są wysyłani na tych biednych rodziców. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, często zdemonetyzowanego filmiku.
Dzisiaj chyba też ten filmik będzie zdemonetyzowany. Myślę, że nawet w 3 sekundy po załadowaniu, pomimo, że nie piszę w opisie. Jakbyście mogli pisać sugestie, co powinienem w opisie robić. No, jeżeli znajdziecie jakieś 10, 20 czy 30 słów na każdy filmik, to bardzo dziękuję. Wrzucę to do opisu. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość, rodzina i tradycja. Głosujcie na normalnych, gdziekolwiek jesteście. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co zrobiliście z Ameryką. Szaber, szaber, szaber. Zdrowia dla normalnych.